Witajcie kochani, ja jestem Mr. Krycha i witam was bardzo serdecznie na moim kanale, który zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą tematyką ogólnospożywczą. Kontynuujemy serię na naszym kanale, w której sprawdzamy, czy przypadkiem fast foody nie oszukują ludzi. A dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z grupą Bojownicy Krychy, na którą serdecznie was zapraszamy. Jest to nasza rodzinna grupa, w której skupiają się byli pracownicy fast foodów, obecni pracownicy fast foodów, ludzie, którzy umieją sobie coś fajnego ugotować. Serdecznie was tam zapraszamy. Jeżeli byłeś w jakimś fajnym miejscu lub fajnym lokalu, zrecenzuj go, wstaw fajne zdjęcie z hashtagami i opisem. Będzie nam po prostu bardzo miło. Kacper, dzisiaj przed tobą trudne zadanie. Będziesz musiał zakupić 3 zingery w różnych lokalach i 3 Big Maci również w różnych lokalach i sprawdzimy sobie, czy przypadkiem gramatura nie jest za niska. Dzięki grupie Bojownicy Krychy wiemy, że typowy Big Mac ma gramaturę od 195 gramów do 215 gramów, a typowy zinger to okolice 180-190 gramów. Jesteś gotowy? To pierwsze KFC czeka na ciebie. Szybko. Szybko, bardzo szybko. Około minuty oczekiwania. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Dobra, to lecimy do... To lecimy teraz do następnego lokalu, tym razem spod znaku Złotych Łuków. Jest Big Maczek? Jest Big Maczek. No czas oczekiwania. Trochę dłużej. Dużo ludzi w lokalu było. 10 minut. Czy nie było to, co przenosimy się tym razem do dwóch następnych lokali? Tym razem galeria będzie. Tak więc uważaj z nagrywaniem, bo cię wyniosą na butach. Lecimy! Woo! Jesteśmy z naszym zamówieniem, tym razem zingerek z KFC i Big Maczek. Szybszy był żaden, na równi. Żaden, na równi, tak. A widzowie zapytają, różowy kluczyk z kondonikiem i serduszkiem, nie? No naprawdę rakowe. To co, przenosimy się do następnego lokalu, tak? Jedziemy. Jedziemy. Jesteś? Jestem. Kolejne zamówienie. O, na razie mogę tylko powąchać. Ostatni McDonald's? Ostatni. Przenosimy się. Szybciutko. Szybciusieńko. Dzień dobry. Jak? Ostatni Big Maczek? Jest. Ostatni Big Maczek trafia do naszych rąk i teraz przenosimy się do naszego studia, w którym zweryfikujemy sobie, czy rzeczywiście fast foody nas oszukują. Lecimy? Lecimy. Przenosimy się. Jesteśmy już w naszym studiu, w którym zazwyczaj nagrywamy. Przed państwem prezentuje się 6 torebek. W każdej znajduje się osobne zamówienie. Byliśmy w 6 różnych lokalach i za chwilę zważymy sobie nasze kanapki i sprawdzimy, czy fast foody rzeczywiście nas oszukują. Pierwszą kanapką, jaką sobie zważyliśmy, jest zinger. Przypominam, że poprawna gramatura powinna się mieścić w przedziale 170-180 gramów. Nasza kanapka niestety waży troszeczkę mniej, bo 160 gramów. A jak będzie w następnym lokalu? Kolejny zinger i tym razem zaskoczenie. Waga pokazała aż 217 gramów. Niby jest to ta sama kanapka, ale tym razem wyraźnie cięższa. Tutaj zaskoczenie jak najbardziej na plus. Mamy kolejną kanapkę z KFC, tym razem zinger o masie 202 gramów. Pozytywne zaskoczenie, dostaliśmy więcej niż oczekiwaliśmy i tym razem no dosyć spora różnica pomiędzy tym pierwszym a tym ostatnim. Po zważeniu trzech kanapek widzimy na pierwszy rzut oka, że największą różnicę w masie stanowi kawałek kurczaka. W tym najlżejszym jest on wyraźnie mniejszy od tego w tym najcięższym. A jak będzie w przypadku McDonald's? To przekonamy się za chwilę. Prezentowany przed państwem egzemplarz uzyskał masę aż 186 gramów, co jest raczej tym dolnym pułapem, jeżeli chodzi o dopuszczalne normy. A jak będzie w przypadku następnego lokalu? Masa 206 gramów w drugim egzemplarzu prezentuje się już nieco lepiej. A jak będzie w przypadku trzeciego lokalu? Czy tym razem otrzymamy więcej, czy mniej? Przekonajmy się. Wow, rośnie. Ile?
207. Ło! Na razie najwięcej. Przed Państwem trzeci Big Mac, który naszym zdaniem wizualnie prezentował się jako ten największy. Uzyskał masę 207 gramów, no całkiem przyzwoicie. Jeżeli przyjąć, że dopuszczalna minimalna masa to 185 gramów. Jeżeli chodzi o Big Maca, różnice pomiędzy nimi nie były aż tak znaczne, jak w przypadku KFC. A teraz zmierzamy do naszego wspólnego podsumowania, gdzie odpowiemy sobie na pytanie, czy fast foody nas oszukują. Kacper, jak myślisz, fast foody oszukują czy nie oszukują? Czy moim zdaniem tutaj w przypadku KFC, no to był jeden tylko przypadek, tak? Tutaj przeważa tylko wielkość mięsa. Dokładnie. Więc na moje tutaj fast foody nie oszukują, po prostu musimy liczyć na to, że dostaniemy dobry kawałek mięsa. Tak, w przypadku KFC rzeczywiście kiedyś chwaliło się w swojej reklamie, że nie ma dwóch takich samych kawałków kurczaka. No i nie ma. I w tym przypadku rzeczywiście troszeczkę masa była mniejsza, bo wynosiła tutaj w okolicach 10 gramów mniej w porównaniu do norm, które powinny być. Jeżeli chodzi o Big Maci, wszystko było w porządku. Różnice nie były jakieś znaczące. Minimalne różnice między KFC największym i najmniejszym była różnica, ale ona też nie była jakaś kolosalna. Jednak była, trzeba sobie powiedzieć, że była. Czyli co, fast foody oszukują czy nie? Moim zdaniem nie oszukują. Wszystko tutaj było jak największym porządku, z wyjątkiem jednej kanapki z KFC, która miała no 10 gramów mniej niż dopuszczalnie. Robimy wyzwanie dla widzów. Wbijają 2000 łapek pod tym filmem. Dobra. I lecimy z kolejnym odcinkiem z tej serii, czy fast foody oszukują. Sprawdzimy sobie tym razem napoje. To jak widzowie, wbijecie 2000 łap? Liczymy na was. Dadzą radę, na spokojnie. Dadzą radę, ja w nich wierzę. Serduszko ode mnie dla was, a teraz leci od nas wielka. Burgerowa. Big Macowa. Łapa. Burgerowa. Do naszych kochanych widzów! Dzięki, że jesteście kochani! Widzimy się w następnym odcinku!